być ok. Proste ręce, proste, na prostych rękach. Ta ręka normalnie, tu idziemy, tutaj, tu mięśnie. Tutaj w łokciu blokada jest. W łokciu blokada i tu blokada, tak? No, mhm. Tu w łokciu, jak widzisz, tutaj na dole jest dysfunkcja w skafoideum, tak? I robią się problemy. Zaraz zobaczymy, czy mogę coś z tym zrobić. Jak myślisz, zrobię coś z tym? No mam nadzieję. Musimy sobie na chwilę. Tutaj nieraz jakiś był? Tak. Tu, okej. Okay. Podnieś tą rękę na chwilę. Prawda, do góry. To jest wszystko ok. Podnieś ręce do góry. Da, mogę trochę handlebarem? O, ofenezety. Tu był wypadek, tak jak powiedziałem, to ci obcięli. To też był w tym zakończeniu? Tak, po prostu piła mi. O, tutaj cały kciuk obcięty już jest. Popatrz tutaj. Tu jest blokada, tak? Tu czujesz blokadę, nie? Nie możesz to podnieść całkowicie. Nie? Tak, tu sprzeciw to właśnie. Tak. Tu jest blokada. Tu przy tym, nie? Tak. No, teraz jest pierwszy żebra tutaj. Bardzo ważne, bo tutaj mamy wielki przepływ przez plexus brachialis. I tam wszystkie nerwy, które stąd pociągają do ręki i się potem tutaj rozdzielają w nerwy, one tutaj przepływają przez ten plexus, który może być uciśnięty tutaj. Z czego mogą być? Puść się do mnie, tak? Tak. Z czego mogą być te właśnie uciski na peryferne nerwy? Tak. O, super. Poruszaj ręką trochę. Masz jakieś mrowienie? Czujesz taką troszeczkę większą ulgę? No troszkę inaczej. Pójdź. Luźno. Jeszcze raz. Tak. No, troszkę inaczej. Właśnie. Ja po tym wypadku to cały taki. No, ta ręka to cały czas jest. Coraz lepiej się robi. O, poszło, tak? To dobrze wygląda. Puść. Tak, jeszcze raz. Okej, tutaj jeszcze bardziej się puścić. Druga strona. Tak, dobrze. Puść. I bardzo luźno tą głowę, tak? Bardzo luźno ją pójść, tak? Chrupać chrupie. Ale? Jest luz? Jest luz. Dobrze. Inaczej trochę. Tak? No luźniej jest na pewno. Tak? Bo tak to nie mogłem w ogóle odgłąć, a teraz to... Popuszczę powoli. Gdzie jest największy ból tutaj? No tutaj właśnie. Okej. Puść rękę. Ile około procent? Jak uczycie? Dodałeś jeszcze 10%? 50% jest. 50% jest. Okej. Dobrze. Dobra. Jaka jest różnica teraz? No tak 50-60%. Tego nie mogłeś przed tym robić, tak? Przed tym przecież było... No. Teraz zajmiemy się ćwiczeniami. Popracujemy nad ekstensorami, tak? Tutaj. Przeprost robiące mięśnie, które tu u góry tam widzisz, mają swoją przyczepę, znaczy różne. I potem zobaczymy, jak za 3 miesiące. W jakim stanie będziesz. Ja myślę, że tą rękę na 70-80% co do przeprostu no powrócimy funkcję tego na 70-80%. Zadowolony? Dobrze. Dobra, na ćwiczenia. Jak czuję się w plecach? Boli coś? No taki wyprostowany jest. Nie ma żadnych górów teraz. Zrób skłon na przykład. No, trochę jeszcze tam hamstring, można wypracować. Do tyłu. Coś boli? Nic. Okej. Okay.